każdy tytuł ma znaczenie. Na pewno ten rok jest innym rokiem i pojawiła się możliwość zdobycia tytułu Mistrza Polski w rajdach terenowych, więc jest to tytuł do walki. Na pewno tego tytułu nie mam w swojej karierze, więc na pewno to mnie mocno motywuje, żeby jednak w tej dyscyplinie, w której jestem tak naprawdę od wielu, wielu lat, no, gdzieś tam się zapisać, można powiedzieć, nawet na polskiej ziemi. Jesteśmy, można powiedzieć, na mocnej drodze, bo w tym roku trzy dyscypliny, w których biorę udział, są to rajdy terenowe, jest to driftingowe Mistrzostwa Polski i rallycross. Są to tak naprawdę trzy całkowicie różne dyscypliny. W tej chwili no, jest taka szansa, żeby w trzech zdobyć Mistrzostwo Polski. Oczywiście wymaga to no, dużej pracy, bo jeszcze we wszystkich dyscyplinach są trzy ostatnie rundy, więc na każdej trzeba pojechać perfekcyjnie i bardzo dobrze. Zobaczymy, no, na pewno jest to coś, czego jeszcze nikt do tej pory nie osiągnął, a jak to wyjdzie, zobaczymy, bo jeszcze naprawdę te trzy starty w trzech różnych dyscyplinach przed nami, więc wszystko się może wydarzyć. Liczę, że będzie lepsza pogoda niż podczas Baja Poland, bo podczas Baja Poland był straszny deszcz i tak naprawdę wtedy trzeba było mieć mnóstwo szczęścia, żeby w ogóle przejechać. Liczę, że tutaj podczas zawodu Baja Drawsko będziemy mieli no, po prostu lepsze warunki pogodowe, że będzie po prostu mniej deszczu, więc wtedy po prostu można się bardziej ścigać niż walczyć o przetrwanie. A to jak będzie, zobaczymy. No, przed nami prolog, który będzie no, na pewno ważny, a dalej no, to trzeba będzie po prostu improwizować.